Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym spotkaniu, które jest przygotowaniem do 128 ceremonii. 128 ceremonia będzie jedną z najważniejszych, ze wszystkich dotychczasowych nazywam ją 128 kluczem w wtajemniczenia do szczęśliwego i spełnionego życia, do takiej pełnej radości życia i z tego bycia tutaj i teraz. Jak widzisz na naszej tablicy, przesłania są bardzo wyjątkowe. Pierwszy raz chyba w całej naszej historii tablica jest wręcz pełna. To spotkanie nagrywałam dla ciebie przez kilka dni, to sto, 128 ceremonię, i do tej pory nie jest ona gotowa. Za każdym razem wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego. Na przykład, za drugim razem na tafli oceanu powstała tęcza. Pierwszy raz w moim życiu widziałam, aby wzdłuż wybrzeża na tafli wody powstała tęcza w tak intensywnych kolorach. Naturalnie intensywna burza przerwała ceremonię, i już wiedziałam, że jest to nieodpowiedni czas. Po raz kolejny znów opady deszczu pozwoliły mi nagrać do samego końca. Byłam całkowicie przemoczona, ale gdy obejrzałam tę ceremonię, to wiedziałam, że czegoś brakuje, coś jest nie tak, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze należy czekać i tak kilka razy próbowałam po raz kolejny następnym razem było zbyt ciemno było tak szaro, buro i ponuro szukaliśmy innego miejsca innego miejsca mocy nie znaleźliśmy odpowiedniego miejsca i tak właściwie od soboty dzisiaj jest czwartek takie próby miały miejsce także 128 ceremonia jest u mnie nagrana kilka razy, ale to jeszcze nie jest to właściwe nie ma jednak przypadków, jestem pewna, że siły wyższe dlatego czekają, ponieważ nie jest odpowiedni moment. Jesteśmy bowiem przed pełnią księżyca. Dzisiaj będzie nasz 90. rytuał dla Matki Ziemi, i energie są bardzo, bardzo trudne, bardzo skomplikowane. I dlatego dzisiejsze przygotowanie, aby pozwolić Ci spojrzeć w Twoje wnętrze i zobaczyć więcej. I dopiero po tym przygotowaniu, gdy nastąpi ten odpowiedni moment, spotkamy się na 128. ceremonii. Siły wyższe już wskażą ten odpowiedni czas. Dlatego chciałabym, aby wszystkie te przesłania, które teraz opowiem Ci o nich w takim maksymalnym skrócie, aby ten czas, który nastąpi w kolejnych, Godzinach, w kolejnych może dniach, abyś przeznaczyła, abyś przeznaczył na takie spotkanie z sobą, spotkanie z naszym przewodnikiem, a na 128 ceremonii, gdy ona nastąpi, pogłębimy to, aby to w 100% zrozumieć. 128 klucz wtajemniczenia daje ci. Możliwość życia w pełnej radości, szczęściu i spełnieniu. Dlatego uważam, że jest jednym z najważniejszych, bo jesteśmy już na odpowiednim poziomie zrozumienia, aby przyjąć ten klucz i aby otworzyć nim kolejne drzwi. Drzwi do zupełnie innego życia niż to, które było Ci dane przeżyć do tej pory. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość, czekaj w pełnym zaufaniu, że w odpowiednim momencie spotkamy się, aby ten klucz, aby mogła ci go przekazać w twoje dłonie. I dopiero gdy będę w 100% zadowolona z tym wszystkim, co się wydarzy, z tym wszystkim, co ci przekażę, to wtedy opublikuję tę ceremonię i będzie można z niej korzystać przez kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące, a może nawet przez kolejne lata, aby... Przekształcać wszystko w Tobie i wokół Ciebie. Z taką prędkością, jaka jest dla Ciebie idealna. Czyli może być tak, że przekręcisz ten klucz i od razu wszystko stanie się jasne. Może się okazać, że będzie Ci potrzebny tydzień, dwa, a może będzie powrót do Starego i trzeba będzie wrócić jeszcze kilka razy, aż ten cały proces się dokona. To oczywiście zależy od Twojej duszy, zależy od Ciebie, od Twojej wolnej woli. No, ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Jakie są przesłania na 128 ceremonię? Przede wszystkim mamy to przesłanie, które pojawiło się jako ostatnie. Zwróć uwagę, mamy 128 ceremonię i ósemkę kielichów, czyli ta ósemka na samym końcu, i tutaj również w tym rozkładzie jest na samym końcu, ale jest to najważniejsze przesłanie. No ale jak go zrozumieć? Zaczynamy może od siódemki. Kielichów. Jak wiesz, kielichy to emocje, to nasza woda życia, prawda? Pozytywne emocje tworzą w nas kryształy piękne, świetliste, a negatywne emocje, no, są takim zabrudzeniem, zaczynają gnić, zaczynają brzydko pachnieć, no i takie staje się życie. I na siódemce kielichów mamy. Wodę, która wylewa się z kwiatów, wylewa się z kielichów, czegoś jest za dużo. No i ta woda się wylewa, 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 przelewają się te emocje, takie negatywne emocje, i tworzy się takie bagno, takie śmierdzące grzęzawisko, w którym bardzo łatwo utonąć. I ta siódemka jest tym stanem, który masz za tobą. Czyli w tym momencie, w tym czasie spokoju, w tym czasie mm, zastanowienia się nad sobą, pomyśl, co, jakie sytuacje wywołały w ostatnich latach, ale może nawet w poprzednich inkarnacjach o tym za chwileczkę będę mówić takie właśnie negatywne emocje, których było tak dużo, że po prostu zaczęło się przelewać i tworzą. Bagno w tobie, w twojej aurze, czy gdzieś wokół ciebie. Zastanów się, gdzie ta woda życia, ta energia popłynęła nie tak, jak powinna i dlatego przekształciła się w negatywne emocje. To może być tak, że twoja energia życiowa, twoja radość życia napełniała coś, i nie otrzymała nic w zamian. Czyli często, gdy pomagamy innym ludziom i nie płynie odpowiednia wymiana em, energetyczna ja nie mówię tutaj o pieniążkach, ale o wymianie energetycznej to może zdarzyć się tak, że masz wrażenie, że Twoja energia życiowa płynie do takiej beczki bez dna. I tak zasilasz tą energią, zasilasz, zasilasz, zasilasz i potem pojawia się taka frustracja, takie niezadowolenie, negatywne emocje. Czyli miało być coś pięknego i pozytywnego, a zmieniło się w takie właśnie śmierdzące grzęzawisko. Inne negatywne emocje to są wszystkie te sytuacje, które wywołały smutek, rozgoryczenie, nudę, zniechęcenie, brak wiary w siebie. Czyli wszystkie negatywne emocje. Przypomnij sobie to wszystko, i to jest trudny czas, ponieważ no, gdy przypominamy sobie takie sytuacje, no to one tak odżywają, ale to jest konieczne, aby to odczyścić raz na zawsze i pokonać. Drugim przesłaniem jest odwrócona karta 11, wielkie arkana czyli ochota. Odwrócona karta. Co to oznacza? Że siła mroku, ta siła cienia jest bardzo, bardzo aktywna. Brakuje ochoty do życia, siły do życia, mocy. Zwróć uwagę, że w normalnym położeniu ta karta to kobieta, która ujeżdża bestię, ujeżdża swoje strachy, swoje obawy, niepewności. A gdy jest ona odwrócona, oznacza to, że strachy, niepewności, obawy, jakieś takie negatywne wibracje gdzieś się pojawiają i łączą się z tymi emocjami, z tą zgnilizną czyli brakuje radości życia, brakuje ochoty do życia i coś jest nie tak, jak powinno. Gdzieś ta radość życia została zatrzymana. Zastanów się więc, co blokuje, czy blokowało w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach Twoją radość życia. Czy w tym wszystkim, co robiłaś, w tym wszystkim, co robiłeś, ta radość życia była obecna, czy też nie? To pytanie jest kluczem, przygotowaniem do 128 ceremonii. Co jest z Twoimi emocjami? I gdzie jest twoja radość życia? Gdzie jest twoja energia życiowa, że powstała ta sytuacja? To jest nasz klucz. 128. Ósemka kielichów. Zwróć uwagę, że ta woda, która tutaj była zgnita, taka zielona i brązowa, to już jest czarna. Czyli jeszcze z tych kwiatów, lotosu, do dwóch kielichów wylewają się resztki, resztki Twojej wody życia, resztki Twoich energii, twojej, twojej radości, ale one spadają w taką czarną otchłań. Czyli to jest taki stan, gdzie zaczyna się palić ostatnia lampka alarmowa, że oddaliłaś się i oddaliłeś od Twojego powołania, drogi Twojej duszy. Bo jeżeli już tylko ostatnie takie kropelki tej wody życia, tej radości życia z Ciebie wypływają i one od razu lądują w czarnym bagnisku, to znaczy, że mogą być takie sytuacje, że o, jeszcze coś Cię ucieszy przez moment, jeszcze coś spowoduje, że się Uśmiechniesz, ale za chwilę to wszystko już opada i pojawia się właśnie takie odczucie, takiego zwątpienia, frustracji, braku siły, braku mocy i to należy pokonać. No ale jak to pokonać? Skąd nagle ta karta? Bo czasami mamy takie wrażenie, że przecież wszystko jest super, przecież idealnie idę, realizuję moje marzenia, realizuję moje pragnienia. To jest nieprawda, że, że jestem w takim stanie. Mhm. Bo czasami. Tak, próbujemy sobie coś wytłumaczyć, coś wytłumaczyć, że jest piękne i pozytywne, bo boimy się zobaczyć w tą czarną otchłań. Czyli, jeżeli takie przesłanie się pojawia, jeżeli dzisiaj jesteś na tym spotkaniu przygotowawczym do 128 ceremonii i będziesz uczestniczyć w 128 ceremonii, to oznacza, że coś jest na rzeczy. Gdzieś tutaj jest to czarne bagno. To czarne bagno to może być również globalna sytuacja na świecie, że twoja energia życiowa, twoja radość życia jeszcze wypływa, jeszcze próbujesz ten mrok rozświetlić, ale to wszystko topi się w tej czarnej masie. Czyli to może być tak, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale Oddajesz ostatnie Twoje iskierki, żeby zapełniać takie właśnie beczki bez dna. Co to oznacza? Może Twoi znajomi, to są może Twoi znajomi, może przyjaciele, może rodzina, są jacyś zdołowani, nie wiedzą, jak dalej, zajmują się tą całą globalną sytuacją i zastanawiają, co będzie w kolejnych latach i w ogóle jak, jak żyć dalej. I Ty próbujesz ich. Podtrzymać na duszy, wszystko będzie dobrze, światło zwycięży, zobaczysz, będzie świetnie. I próbujesz za wszelką cenę jeszcze dolać im tego światełka, ale oni już toną, oni już toną w mroku i oni nie mają dna. Czyli ty wylewasz Twoją energię życiową, Twoje światło na coś, co prowadzi do tego czarnego, do tego smutnego. Do tego mroku. I tutaj tylko ty sama i ty sama możesz zadać sobie to pytanie. Czy, jeżeli dajesz Twoją energię życiową, to daje ci to stuprocentową radość, czy też po takich spotkaniach z takimi ludźmi czujesz zmęczenie, zniechęcenie, jakby ci ktoś po prostu wyssał z energii, to to jest ten właśnie stan alarmowy. Wycofaj się ze wszystkiego. Skup się na sobie. Postaraj się zobaczyć więcej. Gdzie płynie twoja energia życiowa? Ta ostatnia energia życiowa. Nawet jeżeli wydaje ci się, że jeszcze masz jest 100%. Nie ma przypadków, że pojawia się to przesłanie. Zastanów się, gdzie ona płynie i czy daje ci to radość. Bo jeżeli nie daje ci radości, to zasilanie tych beczek bez dna. To trzeba coś zmienić, bo to już są ostatnie stróżki twojej energii życiowej. Jeżeli ona dalej popłynie w tym kierunku, to może się wyczerpać i zatoniecie wszyscy razem w tej czarnej smole. Mówiłam, że to nie będzie łatwe spotkanie dzisiaj, mhm. takie bardzo głębokie, gdzie trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na wiele pytań, ale siła wyższa pokazuje nam tą sytuację jesteśmy tutaj w tym momencie, wszyscy którzy bierzemy teraz udział w naszej 128 ceremonii ja również każdy z nas jest w tym momencie takim właśnie światełkiem które jeszcze próbuje ratować coś co już tonie w grzęzawisku coś co już tonie w mroku no i siła wyższa mówi nam dokładnie Czas, aby przestać. Czas, aby się skupić na sobie, aby znów aktywować całą swoją siłę, całą swoją moc i zastanowić się bardzo dokładnie nad tym, po co tutaj jesteś. Bo nie jesteśmy tutaj po to, aby zasilać beczki bez dna. Nie jesteśmy tutaj po to, aby ratować tych, którzy wcale nie chcą zostać uratowani. Nie jesteśmy tutaj po to, aby oddać ostatnią naszą energię życiową i razem z nimi w tym grzęzawisku zatonąć. Tylko jesteś tutaj po to, aby wypełnić jakieś zadanie, jakąś misję, która jest ważna dla Twojej duszy. I to rozpoznajemy po poziomie energii życiowej. Jeżeli jesteśmy na właściwej drodze, to we wszystkim, co robimy, czujemy miłość, szczęście, spełnienie i radość. Jeżeli więc cokolwiek robisz i nie czujesz tej stuprocentowej radości, to zatrzymaj się dokładnie teraz i zastanów się, co się dzieje. Dlaczego nie daje ci to radości? Czy robisz to, bo masz jakieś zobowiązania, jakieś strachy, obawy? Z przyzwyczajenia, może z nałogu czasami takim nałogiem może być praca albo pomaganie innym. Zatrzymaj się i zastanów, gdzie powinna popłynąć twoja energia życiowa, aby dać ci radość życia. Bo w tym momencie to jest priorytet numer jeden. Priorytetem numer jeden jest spotkanie z wielorybem. To jest nasz przewodnik. Zwróć uwagę, wieloryby mają różną formę: takie, niektóre takie z noskiem, które przypominają jednorożca. I wieloryb jest bardzo wyjątkowym przewodnikiem. O tym będziemy mówić na 128 ceremonii. On pozwoli ci znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania: kim naprawdę jesteś, jaką wiedzę masz w sobie, jaką wiedzę przynosisz tutaj z sobą, jak tą wiedzę wykorzystać, aby twoje życie było pełne radości, szczęścia i spełnienia. Czy wykorzystujesz już wszystkie Twoje talenty? Jeżeli nie, to on pomoże ci je odszukać i aktywować. Stare cywilizacje mówiły o tym, że wieloryby znają drogi do zatopionych kontynentów czyli do Atlantydy, do Lemurii, i do całej wiedzy, i do wszystkich skarbów, które one skrywają. I te skarby są również w Twojej duszy. Dlatego, wieloryb pomoże ci odnaleźć te talenty i tą wiedzę, która jest w tobie, aby to zobaczyć i aby te ostatnie stróżki energii życiowej zatrzymać, zregenerować się i te kwiaty, ten Twój kwiat otworzyć w innym kierunku nie w kierunku tych beczek bez dna. Uwaga, tutaj nie chodzi tylko o ludzi, tutaj może chodzić o system. Zasilanie systemu Twoją energią życiową, systemu, który już grzęźnie w tej smole, w tej masie mroku. Czyli to również jest taka przestroga, aby zatrzymać Twoją energię życiową i skierować ją w innym kierunku. Czyli pamiętaj, tutaj chodzi ogólnie o wszystko: nie tylko o innych ludzi, nie tylko o bliskich, nie tylko o klientów, nie tylko o. Przyjaciół czy znajomych czy zupełnie obcych ludzi, ale również o wszystko to, co zasilasz Twoją energią życiową. Twoja energia płynie za uwagą. To jest więc czas przemyśleń. Wykorzystaj ten czas, aby zrozumieć to przesłanie. Najpierw ten stan odwrócona ochota czyli brak ochoty do życia. I później ten stan, gdzie wszędzie dookoła już jest tylko czarno i ciemno, taką mamy sytuację w tej chwili na Ziemi, i twoje ostatnie stróżki energii życiowej zasilają coś, czego nie powinny zasilać czas. Aby spotkać się z Twoim przewodnikiem, wielorybem, to zrobimy oczywiście na ceremonii, bardzo pięknie i symbolicznie, odkryć, kim jesteś, skąd przychodzisz, dokąd zmierzasz, jaka wiedza jest w Tobie, i wykorzystać tą całą Twoją starą wiedzę, Twojej duszy. Naturalnie nie Ty, Ania, Asia, Grzegorz czy Tomek, tylko Twoja dusza, która ma już za sobą wiele inkarnacji. Ona ma w sobie tą mądrość, która pomoże Ci w tym stanie, Zatrzymać ten stan i skierować Twoją energię życiową w innym kierunku, w tym właściwym kierunku. I gdy aktywujesz tą całą Twoją siłę, całą Twoją moc, i zrozumiesz, że tylko wtedy, gdy coś daje Ci stuprocentową radość życia. W tym momencie, gdy to robisz, ale również w tym czasie, gdy to już zostało zrobione, jeżeli daje ci to satysfakcję i radość, to znaczy, że idziesz zgodnie z planem twojej duszy. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek negatywne emocje, to znaczy, że twoja energia życiowa i twoja radość życia popłynęła w niewłaściwym kierunku. Życzę ci z głębi mojego serca w tym trudnym czasie. Jak i sobie samej ogromnego spokoju, równowagi, skupienia na sobie, aby połączyć się z przewodnikiem, z jego siłą, z jego mocą, zejść w głębinę, odszukać zatopione cywilizacje i mądrość. Pamiętaj, tutaj nie chodzi o nurkowanie w oceanie, tylko oczywiście można dodatkowo to robić. Ale tutaj chodzi o nurkowanie w głębi swojej własnej duszy, bo w głębi twojej duszy znajduje się odpowiedź na każde pytanie i również rozwiązanie tej zagadki: gdzie płynie twoja energia życiowa, a gdzie płynąć powinna. Dziękuję, widzimy się wkrótce na naszej 128. ceremonii, i teraz ten czas wykorzystaj dla siebie na głębokie zastanowienie nad tym stanem nad tym stanem i nad tym stanem Na 128 ceremonii spotkamy się z naszym przewodnikiem i otrzymasz klucz jak to zmienić jak przemienić twoje życie w pełne szczęścia w pełne radości i w pełne obfitości materialnej i niematerialnej Dziękuję do zobaczenia wkrótce Twoja Maria Bukarty.